Minuta spóźnienia, staczam się. No dokładnie tak, święte słowa, słuchajcie. Każdy, kto spóźnił się minutę, pisze teraz w komentarzu, staczam się. A tak serio, to jak ktoś się stacza, to ja, bo wam powiedziałem, że dzisiaj będą dwa odcinki i drugi będzie o 18, a nagrywam ten film o 17.11, więc nie ma szans, że ten odcinek pojawi się o 18. W sensie pojawi się dzisiaj, ale jeszcze nie wiem kiedy. Mam nadzieję, że zdążę na 19, ale może być ciężko. A dzisiaj są dwa odcinki zamiast jednego, ponieważ pod odcinkiem wczorajszym wbiliście ponad 800 łapek. Także zgodnie z umową dzisiaj są dwa materiały. Dziękuję wam bardzo za waszą aktywność. Pod dzisiejszym odcinkiem, tym, który wrzuciłem rano, wbiliście już ponad 500 łapek, także w ogóle klasycznie świetne wyniki z waszej strony. Jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. No i co? Ja zabieram się do roboty. Mamy dzisiaj do przejścia poziom, na którym polegliśmy ostatnio. Ja się trochę przygotowałem, o tym wam zaraz opowiem. Nie zamierzam przedłużać, przejdźmy sobie do gry. Też w ogóle chciałem się usprawiedliwić trochę. Trochę będę się tłumaczył, bo wbiliście 800 łapek w górę pod poprzednim odcinkiem, ale dopiero chyba na następny dzień, czyli tak jakby dopiero dzisiaj, a ja dzisiaj już byłem w pracy, jak to zobaczyłem, więc sobie pomyślałem, wiecie, miałem nagrany odcinek ten, co pojawił się dzisiaj rano, ale nie miałem tego, co się pojawił wieczorem, bo pomyślałem sobie, a, pewnie nie wbiją, no a wbili. Więc w sumie, no w sumie to dalej mnie w żaden sposób nie tłumaczy, no ale tak wam chciałem dać po prostu znać, że tak to u mnie wyglądało. Słuchajcie, sporo zmian, znaczy sporo zmian. Wbiłem tą nową bohaterkę na 9 poziom, prawie na 10, oraz pograłem sobie tym bohaterem i mu też wbiłem 9 poziom. Ogólnie, żeby wbić tych bohaterów na 9 poziom, zagrałem po prostu 3 razy ten poziom, który graliśmy ostatnio. Wiecie, coś sobie robiłem na kompie, oglądałem YouTube'a, w tle grałem ten poziom. Grałem go na casualu, bo na casualu szybciej się dostaje expa, z tego co się orientuję, więc po prostu sobie wbiłem tych dwóch bohaterów na 9 poziom, więc wydaje mi się, że to może dużo zmienić. I teraz tak, bo tym bohaterem jeszcze nie graliśmy, więc chciałem wam go pokrótce przedstawić, a przy okazji mam trochę punktów do rozdania. Więc tak, to jest bohater, który w ogóle lata na takim gryfie, chyba tak myślę, że to można by było nazwać tego ptaka, to stworzenie, na którym lata. I generalnie tak, pierwszy upgrade to jest... pierwszy upgrade powoduje, że... Ten nasz bohater rzuca taki jakby ładunek, który eksploduje na części i każda z tych części zadaje 20 obrażeń oraz dodatkowo podłoże zaczyna się palić przez tam różną liczbę sekund. No tutaj akurat jak teraz ulepszę, to będzie przez 5 sekund, zadając przeciwnikom 12 damage'a. Aha, okej. Burning enemies for 20... Okej, czyli podpalony przeciwnik dostaje 12 damage'a przez 3 sekundy, a podłoga pali się 5 sekund. Tak to działa. Okej, ulepszmy sobie to jeszcze bardziej. 8 sekund pali się podłoga. Wydaje mi się, że to będzie mega spoko. Tutaj mamy, że ten nasz gryf krzyczy, stunując przeciwników na 2 sekundy oraz spowalniając ich na 6 sekund po stunie. To też mega spoko, więc go sobie... To już mam w ogóle na maksymalny poziom. To też mam na maksymalny poziom, że nasz bohater strzela taką salwą, zadając 84 do 126 fizycznego damage'a. Tutaj mam, że z tego co rozumiem, to działa w taki sposób, że ten nasz gryf, na którym siedzimy, pikuje tak w dół. Pikuje w dół, to jest dobre stwierdzenie, chyba tak. I od razu one-shotuje przeciwnika, który ma poniżej 400 HP. Ulepszymy to, żeby one-shotować przeciwnika poniżej 600 HP. To jest całkiem ciekawe. No i specjalna umiejętność to są takie gryfy, które możemy odpalić i one zadają damage. Po prostu, za każdym razem jak dziobią przeciwnika. To wam wszystko pokażę, tymi dwoma bohaterami będziemy sobie grali. Tak jak mówię, są odpowiednio wylewelowani i pisaliście mi w komentarzu, żebym zamiast tej wieży wziął sobie to drzewo. Że ono podobno jest bardzo OP, ono ma te ciernie, szybko atakuje, więc jak najbardziej jestem skłonny, żeby sobie to drzewo wziąć. No i teraz tak, zobaczymy jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że sprawnie tym razem. Z tego co pamiętam, to tutaj szli przeciwnicy. Właśnie problem jest taki, że już nawet nie pamiętam za bardzo. Ale wydaje mi się, że coś pod grupy przeciwników tutaj dobrze było zagrać, więc sobie oczywiście zagramy. Oczywiście także zagramy tym drzewem tutaj. Znaczy tym drzewem, golemem, to nie jest w sumie drzewo. Nie wiem dlaczego, mi się to kojarzy z drzewem, bo to jest takie trochę drzewo. A to jest bardziej skała chyba niż drzewo, nie? Ulepszmy, 12 na 21 obrażeń. Weźmy oczywiście coś do blokowania przeciwników, na razie bez żadnych ulepszeń. Tak jak widzicie w ogóle, mój bohater lata na takim gryfie. On w ogóle świetnie się sprawdza. Jak macie jakichś przeciwników, którzy...
jak macie w sensie jakieś jednostki, które blokują ziemię, to on się świetnie sprawdza, bo tak to wiecie, tak to sobie przeciwnicy przez niego po prostu przebiegają, ale jak macie coś, co jest w stanie blokować jednostki, to to naprawdę fajnie się sprawdza. Dobra, zastanawiam się, czy nie lepiej dać kamerę tutaj wyjątkowo. Sam nie wiem, no ja nie lubię dawać po tamtej stronie, jak zapewne wiecie, jak oglądacie moje filmy, bo nigdy nie wiem, jak wtedy usiąść. Wiem, problemy pierwszego świata, jak to się mówi, no ale no co poradzę, że przynajmniej w tym jestem w pewnego rodzaju perfekcjonistą. No i zobaczcie, wyrzuciliśmy taki... Ten nasz bohater w tym momencie zaatakował taką tym atakiem, który pali tutaj nam podłoże. Dodatkowo nasza bohaterka, bo tego w sumie mogliście wcześniej nie widzieć. Okej, zagrajmy tymi gryfami, które dziobią przeciwników. Bardzo ładnie to działa, tak jak widzicie. On też po prostu dziobią przeciwników. No tak to działa, nic dodać, nic ująć. Ej, ładnie nam na razie idzie. Chyba tu w ogóle nic nie ma jakoś za bardzo odporności jakiejś mega dużej na magię, więc tak naprawdę cokolwiek my nie zrobimy, to tutaj powinno być w miarę dobrze. To drzewo też ma fajny zasięg, plus ta jednostka, którą gram, w sensie ta... Okej, tu będziemy mieli problem. Użyjmy portalu, dlaczego nie? W sensie ta bohaterka, którą gram, jeszcze może zwiększyć zasięg, nie? Ta bohaterka, którą gramy. Ten mag. A, ona gdzieś tam wykorkowała nam niestety, okej. No czasem tak bywa, nic nie poradzisz, co zrobisz, no nic nie da się zrobić z tym tematem. Dobra, weźmy sobie latające jednostki. Też ktoś napisał taki komentarz, że latające jednostki fajnie działają, jak mamy jednostki też na ziemi. Te na ziemi blokują, a te latające obijają, trochę podobnie jak z tym bohaterem, nie? On też fajnie działa, jak mamy jakieś jednostki na ziemi. Bo wtedy, tak jak mówię, no jednostki na ziemi blokują, a jednostka na górze, no obija po prostu. Aha, on nie jest w stanie atakować. Ty. Dobra, ale wiem, że te gryfy są w stanie atakować latające jednostki. Ja myślałem, że on strzela do latających jednostek, a tu taki skam. Okej, no nie mogę. Dobra, weźmiemy sobie na pewno te ciernie. W sensie te korzenie tutaj właściwie, bo to się nazywa roots, czyli to są bardziej korzenie tutaj. Bo wydaje mi się to mega dobry wybór. Ulepszymy sobie tych latających, dlaczego nie? Tak jak mi pisaliście właśnie, dobrze jest po prostu grać... Gdzie jest jakiś przeciwnik, bo nic się nie dzieje. Dobrze jest grać właśnie takim combo, że macie latające jednostki i jednostki na ziemi. No tak jak już powiedziałem, właśnie dlatego, że te jednostki na ziemi utrzymują wtedy w miejscu przeciwników, a latające ładnie ich obijają. Tutaj mamy, zobaczcie, nie, no to on atakuje latające jednostki, no to nie wiem. Raz atakuje, raz nie atakuje. Tu chyba bym wziął tego bonusowego golda. Ten bonusowy gold jest w ogóle bardzo mocny, ten bounty hit. Tak to się nazywa. Nie wiem nawet, czy nie zagrać jeszcze jednym takim upgrade'em, albo tutaj takim upgrade'em, no sam nie wiem. Może też więcej drzew będzie lepiej postawić, no nie wiem. Na pewno tu widzę, że idzie dużo przeciwników, ale to nie powinien być raczej dla nas aż tak duży problem. Ta nasza bohaterka w ogóle jest też mega mocna, bo w poprzednim odcinku ja nie miałem jeszcze tego takiego śladu, ale zobaczcie, ulepszyłem jej, że... Ona jakby stawia taki ślad, taki rift to się chyba nazywa, to są w ogóle takie jakby przejścia na ziemi i on zadaje damage. I to jest też bardzo dobre, no, na grupy przeciwników oczywiście, nie? Więc... Dobra, jestem ciekaw, jak my sobie poradzimy z tym, co tutaj teraz się dzieje. Wydaje mi się, że gryfy są bardzo dobre na takich szybkich przeciwników, których jest dużo, bo one szybko atakują i są w stanie przeskakiwać fajnie z celu na cel, więc wydaje mi się, że jak najbardziej. A jeżeli nie gryfy, no to oczywiście ulepszam kolejnych, dlaczego nie? I też pójdziemy pod bouncy hita. Bo on fajnie powoduje, no można dzięki temu po prostu więcej golda zarobić. Dobra, myślę, że tego bohatera możemy przerzucić tu bardziej na środek, żeby cokolwiek pomógł. On, tak jak mówię, też jest fajny na grupy przeciwników, bo ta bohaterka nie dość, że zostawia to, ten taki ślad, który zadaje przeciwnikom damage, to ten bohater działa w podobny sposób, nie? W sensie on też jest w stanie. Okej, zagrajmy tutaj specjalną umiejętnością naszej bohaterki. Ona działa w taki sposób, że na chwilę przeciwnicy nam znikają, trafiają do otchłani, a jak z tej otchłani wychodzą, to otrzymują odrobinę damage'a. Nie wiem, czy otrzymują, jak wychodzą z tej otchłani. Okej, ulepszymy sobie ciernie. W tym momencie będziemy jakieś 8 korzeni. O, te korzenie true damage zadają. A to zapomniałem, że true damage te korzenie zadają. Moim zdaniem super sprawa. True damage zawsze fajny. Ulepszmy sobie tych latających. Ci latający zadają naprawdę duży damage. No i też to jest fajna sprawa, bo oni raczej za często nie padają, nie? Bo ciężko jest ich po prostu zabić, no skoro latają. Jest mało jednostek, które w sumie atakują latające jednostki, nie? W sensie jest mało jednostek przeciwnika, które atakują latające jednostki, co powoduje, że sytuacja jest naprawdę dużo, no dużo, dużo lepsza, dużo korzystniejsza dla nas. Okej. Zagrajmy tymi gryfami, dlaczego nie?
Pyk, zagrajmy łucznikami. Zagrajmy do Voida na chwilę. W sensie wrzucamy na chwilę do Voida, żeby wiecie, żeby po prostu sobie odpocząć. Przy okazji, żeby nam się cooldowny poodnawiały i tak dalej, i tak dalej. Tych latających dajmy na dół. Odpalmy gryfy. Okej, okay. Gryfy mi uratowały skórę. Bohaterka wbija 10 poziom, bardzo fajnie. To pierwsza moja bohaterka na 10 poziomie. Czy ja nie chcę do Voida wrzucić kogoś tutaj? Aj, nie da się tych latających oczu, szkoda. O, osiągnięcie za to, że spawnowałem 1000 tych... 1000 razy, te, znaczy 1000 jednostek łącznie, czyli tam 334 razy pewnie zespawnowałem te jednostki, no bo one spawnują się w liczbie 3, więc wiadomo, musiałem tam ten, tak naprawdę 1002 jednostki pewnie zespawnowałem. Rozumiecie, o co chodzi. Dobra, mamy tego, ten mag też jest fajny, bo robi tam to swoje odbicie, więc też jest pod grupy przeciwników spoko. Wydaje mi się, że weźmy sobie tutaj też pod te ciernie i weźmy sobie może kolejne takie drzewo, dlaczego nie. Ono ma taki zasięg, że wydaje mi się, że to jest spoko, żeby ulepszać je również tutaj. I w tym miejscu zastanawiam się, co bym postawił w tym miejscu, może jakiegoś maga, a nie, ja nie mam nawet maga chyba żadnego, tak chyba nie mam żadnego maga w sumie. Ale póki co sobie dajemy radę, więc też chyba nie ma co aż tak świrować, bo widzę, że jakoś to idzie. Okej. Okay. Zagrajmy tymi gryfami. Ulepszymy tutaj, na to, że na ziemię jesteśmy w stanie czasami rzucać. Dobra. Ulepszmy też na ciernie. O, mogłem poczekać. Gdzie jest bohater? Okej, okay, bohater potrzebny tu. Dzień dobry. Halo, proszę atakować. Bohater, nie troluj. Dobra, ich mogę dać trochę do góry. Oni zadają mega duży damage ogólnie. 26 na 38, mega dobry damage. No i to jest świetna pozycja dla nich, bo oni też mają duży zasięg, więc ulepszę ich może, co? Chyba robią robotę, więc ulepszymy sobie ich. Dobra, bohatera tego na gryfie przesuńmy też trochę do przodu. Wygląda na to, o, mamy na ziemi fidget spinnery. Fajnie. Idzie naprawdę dobrze. No nic z tych upgrade'ów akurat raczej nie chcemy. Tu już też za bardzo damage'a nie podniesiemy. Mogę tylko zwiększyć bonusowego golda. Bonusowy gold zawsze spoko. Radzimy sobie, więc od razu skipuję na kolejną falę. Czy ja bym tu nie chciał... Chyba chcę tu zagrać jeszcze jakimś nekromantą, wiecie? Zagrajmy gryfami. One są idealne na jednostki, których jest dużo i mają mało życia. Dobra, nekromanta też nie jest zły. Nekromanta ma spory speed attack. Dobra, skipnijmy kolejną rundę. Póki co nie straciliśmy HP, więc proszę bardzo, jaka różnica pomiędzy tym podejściem a poprzednim, nie? I pierwszy bohater na 10 poziom. Kto wie, może od razu tego drugiego też będziemy mieli na 10. Ej, w sumie szybko nam poszedł ten poziom. Tak patrzę teraz, po czasie nagrania, nie? Szybciutko. Nawet sam nie ogarnąłem, że już wiecie, że już minęło tyle czasu, ale no... Trudny jest ten poziom, naprawdę, bo to jest dużo latających jednostek, ale w sensie... to jest duża ilościówka po prostu. Oni nie mają nawet jakoś dużo życia, ale jest po prostu bardzo dużo, dużo przeciwników. Wydaje mi się, że tu fajnie by działały te... A weźmy sobie jeszcze tutaj spinnery. Wydaje mi się, że tutaj fajnie bardzo by działały te... Nekromanty, może trochę jeszcze ulepszę. Zagrajmy gryfami. Te beczki, nie wiem czy pamiętacie jak graliśmy. Tymi beczkami. Wydaje mi się, że one mogłyby być tu całkiem OP. Gdzie są nasze latające jednostki? Okej, okay, pyk. Proszę bardzo, zwłaszcza to wali go. Pyk.
A też spoko, bo oni nie dostają stuna. Także to też fajnie działa. Wrzućmy do Voida część przeciwników, to też jest mega fajne, to wrzucanie do tego Voida, do tej otchłani, bo to nam pozwala trochę odetchnąć, nie? Jakby trochę spowolnić tempo gry, co jest bardzo, bardzo na plus. 0 HP straciłem, słuchajcie. Porównując, jak mi poprzednio poszła ta mapa, myślę, że można mi tutaj jakiś medal wręczyć, no normalnie. Normalnie jakiś medal chcę. Mega dobrze. No, chociaż oczywiście wiadomo, nowy bohater, ale na razie będziemy grali tymi dwoma, tak mi się wydaje. I w kolejnym odcinku, jak trochę wyekspię tego bohatera, to sobie zagramy nim również. Tak sądzę, że to ma sporo sensu. To jest jakiś robot. No dobra, to sobie go na pewno ogarniemy. Czy ja mam dwóch bohaterów na 10 poziom? A już myślałem, dobra. Ją w takim razie ulepszmy na maksa. Trochę szkoda nią grać, jak ją mam na 10 poziom, bo wiecie, równie dobrze mógłbym po prostu wbijać expa, zamiast grać nią, to wbijać expa jakąś inną bohaterką. Może bym się skusił na nią. No, zagramy sobie. Nią już graliśmy. Przypominam, nasza pani rewolwerowiec. Zobaczymy, nie? Może nam pójść gorzej przez to, że wiecie, że jednak wymieniamy bohatera z 10 poziomem na bohatera z 7, ale raczej nie byłbym aż tak negatywnie nastawiony. O, otrzymujemy ekstra golda na początku stage'u, fajnie, czyli więcej, z większą liczbą kasy będziemy zaczynali. Moim zdaniem bardzo spoko. Czekajcie, ja w ogóle mam nadzieję, że poziom trudności, tak teraz do mnie dotarło. Mam nadzieję, że go nie obniżyłem, w sensie, że wróciłem do normala, ale chyba wróciłem. Tak, gramy na normalu, bo już się przestraszyłem, że gram na casualu. Bo tak jak mówię, poza odcinkiem, jak sobie ekspiłem bohaterów, no to ekspiłem na casualu. Nie wygląda to specjalnie ciężko, chyba, że będą tak, o, na skos. Jakoś tutaj, znaczy problem jest taki, Leaper the Tower. O, możemy naprawić te wieże, okej. Okay. Fajnie. Spory damage, very slow, ale duży damage, okej, okay, cool. Cool. Tu się aż prosi, żeby zagrać spinnerami, nie? No, fajne miejsce na te. Tu zagramy tymi. Tu zagramy nekromantą. On ma fajny zasięg. Więc będzie ogarniał i górę, i dół. I okej, okay, dajemy start. Tu pewnie coś pod blok będziemy grali. I myślę, że tutaj na górze też, jak sobie kupię to miejsce, to kupimy coś po prostu pod blok. Zobaczę, bo może to znowu będzie ilościówka. Tak wygląda trochę, jakby to znowu miała być ilościówka przeciwników. Dobra. Na szczęście ładnie są zatrzymywani. To w sumie dobrze, że poszedłem pod te ostrza, bo wydaje mi się, że one są idealne na po prostu właśnie na ilościówkę przeciwników. O, i na dole miałem jakieś perfekcyjne wyczucie, a na dole idzie gościu, który ma dużo pancerza. Perfekcyjnie. Ta wieżyczka, o, ona zadaje fizyczne obrażenia, okej. Okay. Dwóch bohaterów mam na górze. Co może rodzić pewne problemy. Ale wydaje mi się, że sobie radzimy. Myślę, że to jest moment, kiedy bohaterkę chcę przerzucić na dół. O! Ten bohater w ogóle na gryfie wbił właśnie level. Fajnie. Myślę, że tu będzie potrzebna spora ingerencja. Bo teraz każdy z tych przeciwników wypuszcza tego takiego małego. O, tu te oczy lecą jeszcze. Jest w porządku. Te oczy się nie przebiją przez ten... A może? Ty... Co się wyhilowało. Dobra, zagrajmy gryfami. Nie musiałem grać gryfami. Wygląda na to, żebym dał radę i tak. Zagrajmy Death Riderem. Kurczę, mogłem wziąć ten bonusowy gold, bo on naprawdę dużo zmienia. Okej, okay, skipuję na nową rundę. Wydaje mi się, że sobie radzimy, więc... Aj, zmisowałem te gryfy. Co my tu mamy? Jakąś rybę taką dziwną. Okej, okay. Nie rozumiem do końca. Dostaję odporność na magię i emituję trującą aurę, kiedy jest
When affected by, ale nie wiem jakby przez co affected. Dangerous up close. Pewnie kiedy jest... When affected by... Pewnie kiedy ktoś jest blisko jakiejś jednostki, nie wiem. Affected by glare oznacza kiedy jest pod wpływem olśnienia. Tak to rozumiem. Przynajmniej. nie wiem jak mam to interpretować tak szczerze, no ale... Ty. Normalnie mnie opluł. Widzieliście to? Bez kitu. Dobra, weźmy tutaj tego maga. W sensie to drzewo, tą skałę. Dobra, tu sobie na dole poradzimy. Puśćmy bohaterkę na górę. Na dole damy radę. Nekromanta ogarnie. Odpalmy kolejną falę. Wybierzmy to, że na ziemi będziemy puszczali te... Nie, no strollowali tam na tym dole. Dobra, nie, zostanie zatrzymane, fajnie. Nie wiem dlaczego nekromanta jako priorytet obiera górę. Dobra, dajmy bohaterkę tutaj. On ma dużo ten... Te latające są problemem teraz. Dobra, ale trafiłem go chyba zanim uciekł. Ojejku, patrzcie, ten Defrider one-shotuje wszystkie te małe... Tych małych przeciwników. Ale to jest przyjemne, ojejku. Dobra, ale na pewno potrzebuję czegoś na te latające, nie? No i tu jest oczywiście dosyć dobre rozwiązanie. Aj, przepuściłem tego jednego, trudno. Teraz powinno być lepiej, będziemy mieli tutaj tych latających. I oni będą zabijali tych latających przeciwników, którzy stunują. W momencie, w którym oni będą zajęci stunowaniem tych na ziemi. To jest plan. A w tle jeszcze będzie nawalał nekromanta, nie? Czego można chcieć więcej? Odpalmy gryf. Bardzo ryzykownie zagrałem, bo odpaliłem kolejną falę bardzo szybko. Ulepszmy ich. Fajny jest ten bohater, kurczę, na tym gryfie. Przez to zapalające to zadaje dużo obrażeń bardzo. Ejku, to oko co leczy tych przeciwników. Ja powinienem ich zatrzymywać zanim dotrą w ogóle do tego oka, ale... Aaaa. Nie bądźmy aż tak drobiazgowi. Tu zdecydowanie chcę zagrać tymi. Okej, okay, przycisnąłem się przeciwnikami teraz. Daję radę, ale ledwo. Blokujmy. Dobra, latających przeciwników to nie zablokuje. Dobra. Myślimy bohatera tego latającego na dół. Jakimś cudem udało się... Byłem pewien, że już za dużo przeciwników na siebie wcisnąłem. Byłem pewien. Ale jakimś cudem przeżyliśmy. Weźmiemy tutaj jeszcze te ciernie i będzie git. Już te ciernie dobre są na jednostki po ziemi, a widzę, że ja nie mam aż takiego dużego problemu z jednostkami, które chodzą po ziemi. No ale... Może lepiej dmuchać na zimne. No i zagrajmy tymi gryfami i odpalmy kolejną rundę. Zagrajmy tym gościem też. Po prostu, wiecie, warto jest odpalić skilla, zanim odpalicie kolejną rundę, warto jest odpalić skilla, bo skipowanie rundy skraca wam czas odnowienia umiejętności. Roluje się, no, czyli tam, wiecie, obraca się bardzo szybko i nie może być zablokowany. When affected by glare, ale co to znaczy? Gdzie jest ten, co się roluje?
Patrzcie, już mogę kolejną rundę też odpalić. Ciekawe. Dobra, i co? I zacznie się obracać? A, zwanshotowałem go. Spoko. No czekajcie, próbuję zobaczyć, jak się zaczyna obracać, ale nic takiego się nie dzieje. O, zaraz ładnie nekromanta mi ich zwanshotuje. Powinienem też tych trochę poulepszać. O, oni też będą mieli zasięg tu, spoko. Fajnie, fajnie. Bohaterkę na dół. A okej, obracają się. No ale czekajcie, co to wywołało? Tak szczerze to nie wiem. Zagrajmy gryfami. One są idealne. Podziobią tutaj wszystkich, będzie git. Na górze nie powinienem mieć jakiegoś giga problemu. Ulepszymy sobie tych. I oni zaraz będą rzucali też na górę. Dobra, przerzućmy gryfa na górę już w tym momencie. Przerzućmy bohaterkę drugą też na górę. Tylko na górze teraz jesteśmy atakowani, więc ulepszmy sobie te ciernie, które zadają ten true damage. Tutaj bierzemy Bounty Hound. Pyk, od razu skipujemy kolejną falę. W sensie lecimy od razu na kolejną falę. Ulepszmy trochę naszych paladynów, bo oni tutaj mocno tankują. Więc dlaczego nie? Jejku, muszę zagrać kiedyś bez paladynów, nie? A cały czas używam paladynów. Dobra, ale wydaje mi się, że mamy przynajmniej na razie pod kontrolą. Weźmiemy sobie fidget spinnera na ziemię, dlaczego nie? Nekromanta tutaj też spoko robotę robi. Zostawił trochę szkieletów, 6 na 10. 1 na 4, spoko, nie? Lepszy ryc niż nic, wiadomo, nie będę narzekał. Fajnie, że mamy cokolwiek. O, poleciały spinnery. No, lećmy z bohaterem na dół w takim razie. Z jednym i drugim. Pyk. Zagrajmy skillem bohatera. Tych bym ulepszył. 40 na 60 będą zadawali, to jest spoko. Dobra. Ulepszeni. Fajnie, fajnie w ogóle. Kurczę, szkoda, że ta bohaterka jeszcze trochę nie może podlevelować, bo ona tak... Widzę, że tak średnio jej to idzie, nie? Coś tam niby leveluje, ale... Tak w sumie wbiłem niecały jeden poziom. Bo już siódmy miała. Myślę, że musi zabijać więcej przeciwników. Prosta sprawa. Okej. Właśnie, bo moja bohaterka fiknęła. Póki co jest ok. Ulepszymy ich trochę, żeby może wytrzymali w zwarciu z tymi. O. Dobra, nie, no muszę zagrać. Jeszcze bym nie stracił. A, bo ta wieża się zepsuła. Okej, gryfy mnie uratowały. Trochę się scykałem. Oj. Oj. No to GG. Ajajaj. No nie. Coś zlikowałem tam. Dół. Gdzie jest bohaterka? Oj, jak bardzo dół. Napraw się, wieżo. Okej. Tak pięknie szło całą grę, nie? Ta ostatnia fala mnie totalnie poskładała.
No, szkoda. Bardzo szkoda, bo ta... mówię, oni by mi się też przydali, jeszcze ci latający. Mogłem ich dać zamiast... mogłem jeszcze tych latających dać zamiast tych... tutaj. Na tym prawym górnym miejscu, nie wiem jak to powiedzieć. Bo tam dałem te spinery, nic z nimi nie robiłem w sumie i tak, nie miałem ich ulepszonych. Klasycznie oczywiście skończyłem mając 800 parę golda, ale nie miałem czego ulepszyć. Tak, żeby szybko, żeby sobie poradzić tam przy końcu, nie? W ogóle późno ogarnąłem, że ta wieża, że on, to nie jest tak, że raz ją naprawiłem i to wystarczy, tylko trzeba ją ciągle naprawiać, no. Raz na wozie, raz pod wozem. Przynajmniej dostaliśmy po pierwsze, teraz będziemy mogli zagrać tym. Redukuje czas odnowienia wszystkich skilli wieżyczek o 20%. Spoko, wydaje się to całkiem OP. No i będziemy mogli przetestować sobie nową wieżę, która jest chyba magiem. I to magiem, który zadaje najwięcej damage'a. Wolno atakuje. Jakiś magiczny piorun będzie leciał. Myślę, że za nekromantę mógłbym zagrać. Chociaż za nekromantę może nie, no nie wiem, kurczę. Za którym z tych dwóch magicznych jednostek, nie? Możemy spróbować za nekromantę. Chociaż ten pień wydaje mi się taki, taki sobie. Ta skała, ten pień, zwał jak zwał. Zamiast niego wolałbym zagrać... beczkami. Beczki mi się bardziej podobały. Ale w tym układzie mamy tylko jedną jednostkę, która zadaje magiczne obrażenia. Ale spoko, bo ta jednostka zadaje duże magiczne obrażenia, więc może być. Słuchajcie, ale na ten moment ode mnie to tyle. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych materiałach oczywiście. Trzymajcie ciepło. Ja się zabieram za montowanie tego filmu. Do następnego. Cześć!